Dzień dobry, witajcie. Kiedy mój dziadek zachorował na raka, lekarze powiedzieli, że będzie żył tylko 12 miesięcy. Dziadek postanowił udowodnić, jak bardzo się mylą i żył tylko 2 miesiące. Bardzo często zadajecie mi pytanie, czy to prawda, czy chemiotera że chemioterapia może powodować. Raka. Czyli stosujemy lek przeciwko chorobie nowotworowej, a za jakiś czas mamy nowotwór, który jest wywołany właśnie tym lekiem. Odpowiedź brzmi tak, to jest prawda w odniesieniu do niektórych leków. Może być tak, że w wyniku stosowania chemioterapii rozwijają się wtórne nowotwory. Na przykład po niektórych lekach alkilujących, antracyklinach, inhibitorach topoizomerazy. Po różnym, okresie trwa, po różnym okresie, nawet po kilku czy nawet po kilkunastu latach mogą rozwijać się wtórne nowotwory. Najczęściej, najczęściej jest to ostra białaczka mieloblastyczna, ale to może być również rak pęcherza moczowego, czyli to mogą być nowotwory lite. Mogą to być inne choroby, które prowadzą nieuchronnie do rozwoju nowotworów, tak jak na przykład zespół mielodyzplastyczny. Trzeba zwrócić jednak uwagę, że to ryzyko jest stosunkowo niewielkie, wynosi od 1 do 10%, tak się o to, to szacuje. Najczęściej takim wtórnym nowotworem jest ostra białaczka mieloblastyczna po niektórych lekach takich jak na przykład inhibitory topoizomerazy, czyli leki alkilujące. Natomiast korzyści ze stosowania chemioterapii mogą być i są najczęściej zdecydowanie większe. Proszę pamiętać, że lekarz onkolog kliniczny włączając chemioterapię Zawsze bierze pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka. To, czy chemioterapia zadziała, jak zadziała, zależy od rodzaju nowotworu, czyli od jego typu histologicznego i stopnia zaawansowania. Na przykład, są nowotwory, które rokują bardzo dobrze, nawet, nawet jeżeli są bardziej zaawansowane. Na przykład, są takie nowotwory, które można potencjalnie wyleczyć tylko i wyłącznie za pomocą chemio, samej chemioterapii. Na przykład ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci, niektóre postaci właśnie ostrej białaczki, rak jądra, w zasadzie niektóre postacie raka jądra, rak kosmówki, chłoniak malt żołądka, który jest wywołany infekcją helicobacter pylori, bo helicobacter pylori jest czynnikiem kancerogennym czy kilka innych nowotworów, na przykład rak piersi już, czy rak jelita grubego tutaj chemioterapia może być bardziej lub mniej skuteczna w zależności od stopnia zaawansowania. Stosuje się różne kryteria włączania pacjentów do chemioterapii po oznaczeniu różnych receptorów warunkujących czy nie tylko określających rokowanie, ale również odpowiedź na leczenie. W przypadku raka piersi oznacza się na przykład receptor HER2, receptory progesteronowe, estrogenowe, w przypadku raka jelita grubego K raz N -RAS, czy różne tak zwane w cudzysłowie markery, o których tutaj nie będę nie będę długo wspominał. Czyli ale są też nowotwory, gdzie chemioterapia jest nieskuteczna lub jest bardzo mało skuteczna. Na przykład czerniak na przykład, na przykład rak dróg żółciowych, cholangiokarcinoma, rak trzustki czy niektóre guzy ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego skuteczność terapii może wynosić od zera do prawie 100% i zależy od wielu czynników. Zatem jest to sprawa stosunkowo indywidualna i zawsze w tym przypadku przed podjęciem leczenia należy się dokładnie poradzić lekarza czy w tym przypadku zastosowanie chemioterapii będzie w ogóle miało jakikolwiek sens i czy faktycznie te oczekiwane korzyści będą większe od ryzyka jeżeli mamy osobę młodą z ostrą białaczką limfoblastyczną jak najbardziej tutaj chemioterapia jest skuteczna i może dojść do całkowitego wyleczenia duży odsetek wyleczeń zwłaszcza jeżeli jest to pierwszy rzut choroby lub chemioterapia może przygotować na przykład do dalszego leczenia, czyli przeszczepu szpiku. Ale jeżeli mamy osobę, która ma 80 lat, pełno różnych chorób przewlekłych i nie wiadomo, czy ona przeżyje chemioterapię, a dodatkowo ma tak zaawansowany nowotwór, że będzie to leczenie wyłącznie paliatywne, to tutaj trzeba zadać sobie pytanie: czy faktycznie ta chemioterapia wydłuży życie o miesiąc, tydzień, czy może, ta osoba, czy może jest większe ryzyko, że ta osoba umrze? Szybciej pod wpływem chemioterapii niż pod wpływem rozsiewu tego nowotworu. To są trudne decyzje, które musi podejmować lekarz razem z pacjentem. Natomiast co to oznacza wtórny nowotwór? Wtórny nowotwór jest to nowotwór, który nie jest ani przerzutem, ani wznową. Czyli to nie jest ten sam nowotwór, który. Z którego się wyleczyliśmy, to nie jest przerzut tego nowotworu, nowotworu gdzieś do innego narządu. To jest zupełnie inny nowotwór związany z daną chorobą. Na przykład można mieć raka niedrobnokomórkowego płuca, wyleczyć go operacyjnie, usunąć płat płuca, a za kilka lat pacjent się dowie, że ma rakowiaka. Zupełnie inny nowotwór, jest to zupełnie inny, niezwiązany z tym pierwszym. Można mieć na przykład raka jajnika, a po chemioterapii zachorować na ostrą białaczkę mieloblastyczną. Tak jest to związane na przykład z chemioterapią, ale nie jest to już ten sam nowotwór. Nie jest to ani przerzut, ani wznowa. Niestety problem polega na tym, że wtórne nowotwory złośliwe leczy się bardzo źle. Leczy się gorzej, one gorzej odpowiadają na leczenie niż pierwotne nowotwory. Jeżeli ktoś od razu zachoruje na ostrą białaczkę, np. mieloblastyczną, to ona się zdecydowanie lepiej leczy niż np. białaczka mieloblastyczna, będąca powikłaniem po stosowaniu niektórych chemioterapeutyków, takich jak, takich jak np. inhibitory topoizomerazy, czy będąca następstwem zespołu miodysplastycznego, który po drodze się rozwinie. Są to niestety choroby już bardzo trudne do leczenia, o wysokiej śmiertelności. Często z dużą opornością na stosowaną chemię. O czym wy jednak powinniście pamiętać, a zwłaszcza osoby, które miały kiedyś nowotwór złośliwy, że wasze wycinki, które pobrano gdzieś 5, 10, 15, a nawet 20 lat temu podczas operacji, cały czas są w zakładzie patomorfologii w postaci bloczków parafinowych. Tak, ten guz z jelita, czy żołądka, czy ze skóry, on cały czas po 10, 15, 20 nawet latach znajduje się w zakładzie patomorfologii, więc jeżeli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, bo nastąpi jakaś wznowa, czy będą wątpliwości, czy to jest wznowa, czy to jest przerzut, czy to jest nowotwór wtórny, można wrócić nie tylko do tego rozpoznania pierwotnego, które było 15 lat temu, ale również wyciągnąć te preparaty, wyciągnąć ten materiał, bloczek parafinowy, jeszcze raz zrobić z niego badania, nawet inne badania zlecić. I to jest taka informacja dla Was, że możecie, powinniście wiedzieć, w którym zakładzie patomorfologii robiono Wasze badania. Osoby, które chorowały na nowotwór złośliwy żeby w razie potrzeby wypożyczyć materiał, szkiełka, czyli preparaty, bądź bloczki parafinowe. I to każdy zakład patomorfologii wam wyda. No, możecie czasami poczekać trochę, bo nie od ręki, jeżeli to było kilkanaście lat temu, bo to wszystko jest w archiwum. Ale nie czeka się długo i możecie wziąć, zabrać te preparaty, czy, czy te bloczki parafinowe, czy, czy te preparaty, właśnie szkiełka, na konsultację, nawet do innego zakładu patomorfologii, do innego lekarza, bądź w razie potrzeby mogą być z tego dorobione inne badania. To musicie wiedzieć, bo to jest ważne, żeby ustalić, jeżeli ktoś po 10 latach od wyleczenia raka znowu zachorował na raka, czy to jest wznowa, przerzut, czy to jest wtórny, zupełnie niezależny nowotwór od, od tamtego, co. Co było ostatnio. I takie coś można zrobić. Często zadajecie mi pytanie, dlaczego czeka się dwa lub trzy tygodnie na wynik badania histopatologicznego. Terminy są wyznaczane przez zakład patomorfologii w zależności od możliwości, od kolejności zgłoszeń. Wyjątek stanowi karta Dilo, czyli tak zwana karta onkologiczna, gdzie te terminy są krótsze. Natomiast proszę pamiętać, że samo badanie histopatologiczne w zasadzie. Po, 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 poczynając od pobrania materiału i utrwalenia go w formalinie przynajmniej przez 24 godziny, jeżeli to jest mały wycinek np. bioptaw z żołądka czy z jelita grubego, nie, aż po przeprowadzenie go w, w różnych odczynnikach w procesorze tkankowym, wykonania z niego bloczków parafinowych, ukrojeniu na, nie, na mikrotomie, wykonania barwienia ewentualnie, Obejrzenia przez histopatologa, ewentualnie zlecenia i wykonania dodatkowych bariń, tak zwanych immunohistochemicznych, to jest nawet w, najlepszych, w najlepszym razie dwa dni robocze. Czyli, jeżeli ktoś ma pobarane jakieś wycinki, to, że czeka dwa czy trzy tygodnie jest związane z tym, że zakład patomorfologii ma dużo innych badań i to jest według kolejności zgłoszeń. Ale musicie wiedzieć, że te badania są możliwe do wykonania szybciej. Nawet w ciągu dwóch dni, w przypadku większego materiału, który musi dłużej się utrwalać formalnie, nawet trzy dni robocze, w zależności od tego, z czym mamy do czynienia, jaka jest struktura często pracy w danym zakładzie patomorfologii. Tak więc. Pacjent ma napisane, że proszę zgłosić się po wycinki po wynik badania histopatologicznego za dwa tygodnie podbiór wy, wycinków, ale proszę pamiętać, że Lega Artis można zadzwonić do zakładu patomorfologii, poprosić, czy jest możliwość o przyspieszenie badania i tak naprawdę można dane badanie przyspieszyć i wykonać nawet w 2-3 dni, a nie w ciągu dwóch czy trzech tygodni. Od strony oczywiście technicznej mogę Wam powiedzieć, że. To jest możliwe, natomiast realia, tak jak powiedziałem, są inne. Często to jest inicjatywa pacjenta i lekarza, no chyba że pacjent ma już wydaną kartę onkologiczną, gdzie z góry ten termin maksymalny jest, jest, moi drodzy, określony. Moi drodzy, mój dziadek przed śmiercią postanowił stosować alternatywną terapię raka czyli jedzenie bez glutenu, bez słodyczy, mega dawki witaminy D3, mega dawki witaminy C. Leki homeopatyczne olejek CBD. Efekt był taki, że po trzech miesiącach takiego leczenia mój dziadek nadal miał raka, a na dodatek był całkowicie spłukany z kasy, chodził jak na haju, jego siki świeciły w nocy, a największym pragnieniem było zjedzenie kawałka pizzy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!